to wróćmy do filmu Claire. Od rozpoczęcia prac nad scenariuszem do powstania ostatecznej wersji był konsultowany z przedstawicielami Kościoła katolickiego, zarówno obecnymi, jak i byłymi księżmi. Zgłaszały się do reżysera osoby, które miały problem z duchownymi, czyli jakieś, nie wiem, molestowania i takie sprawy. Jak myślisz, czy te problemy poruszone w tym filmie są charakterystyczne tylko dla duchownych? Trudno mi opowiedzieć teraz coś mądrego powiedzieć, nie opowiadając, nie zdradzając przebiegu filmu. No nie, nie opowiadaj. Dlatego będę trochę kluczył, żeby Państwo nie byli tutaj, a kto jeszcze nie był, a ma ochotę, żeby się jakoś nie wybili z tej inicjatywy. Ja tam nie zachęcam, żeby iść czy nie iść, bo to nie moja zupełnie sprawa. Ja opowiadam o moich wrażeniach. Generalnie bohaterowie filmu, no tutaj nikt nie mówi, że to jest dokument, tutaj nie ma tego, to jest po prostu fabuła, taka historia napisana, inspirowana, rzecz jasna, ja nie mam wątpliwości, że takie przypadki mogły występować i że występują, tylko że tutaj mamy tutaj opowiedziane to jako no, fabuła napisana na podstawie jakichś historii, które usłyszał scenarzysta i reżyser. No i tak, trzech głównych bohaterów, osoby duchowne, no, ulegają różnym słabościom, różnym słabościom. No, alkohol, pieniądze, sprawy seksu, no, to są rzeczy, które dokładnie gdyby zamienić te postacie duchownych z jakiejś innej grupy zawodowej, to by można było w zasadzie to samo nakręcić o każdej innej grupie zawodowej. No jakaś korupcja, machlojki, alkohol i sprawy o podłożu erotomańskim, no i często takim jeszcze do tego w tych obszarach zabronionych. No to w zasadzie o każdym można by to nakręcić. Oczywiście w przypadku osób duchownych to szczególnie jest szczególnie bulwersujące, no bo od osób duchownych spodziewamy się najwyższych standardów moralnych. No bo oni nam mówią, co jest dobre, a co złe, idziemy do spowiedzi, prawda, opieprzają, jak ktoś tam robi rzeczy złe. No a jak sami robią rzeczy złe, no to powiedzmy jest dewaluacja tego potencjału prawdy, no to jest szczególnie bolesne. No ale no, nie mamy pretensji, prawda, do powiedzmy do kominiarza czy hydraulika, że pije wódkę, czy tam bije żonę, czy coś, no bo to tam o moralności to nas interesuje, żeby jego usługa była sprawna. Natomiast usługa osób duchownych polega właśnie na trzymaniu u nas pionu moralnego. To jest jednak ta delikatna sytuacja. Ale myślę sobie, że z jednej strony to tak dla niektórych to jest taka, o patrzcie ci czarni sukinsyny. Ale ja mówię, dokładnie w tych rolach mogłyby być osoby z innych zawodów. Jest to o kim film? O nas. Zresztą wszystkie filmy, znaczy wszystkie. Generalnie mam wrażenie, że Smarzowski pokazuje filmy o nas, no takie mocno przerysowane, no bo to nie jest kino moralnego niepokoju tam z lat 70., prawda, Zanussiego, czy tam później Kieślowskiego, tylko to są filmy o czasach dzisiejszych dla współczesnego widza, który musi bluzgów się nasłuchać, go dupę zobaczyć, tam jak się żyga i wszystko, a teraz trzeba pokazać jak na tacy, bo inaczej to tak za delikatnie, to nie te Nikt czasy. Nie zrozumie. Nie te czasy, co tam Zanussi siedzi pan w garniturze, pali fajkę i dyskutują przy kawce. Tego by nikt nie chciał oglądać. Dlatego na tym się robi kasę. I dla mnie na przykład, co mnie zabolało, bo ja wszystko jestem gotów obejrzeć, zwłaszcza, że jak mówię, ci bohaterowie to tak próbują się, że tak powiem, z tym swoim problemem zmierzyć. Nie chcę tak mówię, dużo gadać, bo sprzedam temat. No nie. No nie są także zadowoleni z tego, że jestem takim sukinsynem, pocałujcie mnie w nos. Nie, ich powiedzmy otoczka personalna, tam zwierzchność, to próbuje te sprawy, prawda, jakoś tam załatwiać. No ale powiedzmy tak, mamy wrażenie, że lekarze też niechętnie swoje środowisko oczyszczają, prawda, bo dochodzi do sytuacji, że ofiary błędów lekarskich, no to skrywa wieko trumny, prawda, no z sędziami, no to cały czas mamy tymi z najwyższych szczytów, gotowi są sprzedać ojczyznę, prawda, Niemcom na tacy i to dla dobra ojczyzny. Także tutaj to jest dokładnie to, że w każdej korporacji jednak próbuje się te brudy zamiatać, bo inaczej nam się ten cały interes
rozleci. Także ci bohaterowie próbują jednak z tym swoim problemem zmagać się. Nie powiem, czy im się to uda, czy nie, bo to najważniejsza część filmu. Natomiast co mnie tutaj szczególnie zmartwiło, bo pan reżyser to powiedział, że on tak poczuł, że musi taki film nakręcić, bo jak jego dzieci poszły do szkoły, to tam lekcja religii była tam w środku, a nie tam na końcu czy na początku, że można sobie tam nie przyjść albo pójść do domku. Mhm. W środku to jest obowiązkowe. Obowiązkowe, tak. No ja powiem tak, dla jednak po człowieku takim jak Smarzowski spodziewałem się, że tak powiem, inspiracji nieco głębszych. A nie to, że tam dzieci muszą iść na religię. Jak się okazuje, pan Smarzowski zaś jest protestantem, to może też dlatego nie bardzo ma ochotę, żeby dzieci chodziły na religię, mhm, tą katolicką.